Adrian Zeturalj Dziadkowiec jest aktualnie najbardziej charakterystycznym trenerem na polskiej scenie League of Legends. Każdy podziwia go z innego powodu, niektórzy zwracają uwagę na jego sukcesy, inni za charyzmę, sympatię, którą wzbudza, doceniany za zacięcie i zaangażowanie w swoją pracę. To zaskakujące, że Zeturalj stał się symbolem polskiej myśli szkoleniowej League of Legends, mimo że zaczynał zaledwie niecałe 2 lata temu. Był obecny przy każdym z 4 sezonów Ultraligi i z jego osobą są związane jedne z najważniejszych chwil naszych rozgrywek. Poznajcie Adriana. Zeturalj rozpoczyna oficjalną działalność pod koniec 2018 roku i wypada tutaj nadmienić, w jakiej sytuacji znajdowała się myśl szkoleniowa League of Legends w Polsce. W naszej scenie brakowało trenerów, z którymi organizacje nawiązywałyby długotrwałą relację. U schyłku swojej potęgi, renomowanej Luminar Gaming, na ostatni kwartał roku sięga powracającego po sezonie w Turcji Adriana Hachiego-Widere na epizodyczną współpracę. Fryderyk Wedzikozioł był rozdarty między prywatnym życiem, sprawami komentatora i influencera, więc aktualnie był nieaktywny jako trener. Co więcej, na horyzoncie nie było widać nadchodzących szkoleniowców, a obecnym brakowało wprawy, doświadczenia, charyzmy czy konsekwencji. Przestój w tym departamencie miał zmienić sojusz między Hachim oraz Wedzim, dwóch najbardziej doświadczonych szkoleniowców, który powstał ze zlecenia Ultraligi i miał za zadanie stworzyć od zera 8. drużynę, która by pojawiła się w rozgrywkach. Nazwa formacji nie była wyszukana, po prostu Akademia. Ogłoszono okres testów dla zawodników i wzięło w nich udział większość znamienitych graczy, którzy nie byli pod wiążącym kontraktem. Ale przedsięwzięcie nie obejmowało jedynie sportowców. Składy testowych drużyn mieli przeprowadzić aspirujący trenerzy. Przyglądając się pracy mniej doświadczonych szkoleniowców, Adrian i Fryderyk próbowali wyłowić osobę, która mogłaby odświeżyć polską scenę. Tutaj właśnie po raz pierwszy szerzej słyszymy o Zeturalu, jednym z 8 potencjalnych trenerów Akademii. O Zeturalu pierwszy raz usłyszeliśmy tak naprawdę w czasach tworzenia Akademii, czyli troszkę przed sezonem zerowym Ultraligi. Nikt wcześniej nie wiedział, kim jest Adrian. Nikt tak naprawdę wiele o nim nie słyszał, ale kiedy pojawiały się pewne spekulacje odnośnie tego, kto na jaką rolę zostanie wybrany, to tutaj Zetural był pewniakiem i to była osoba, która od razu naprawdę bardzo pozytywne wrażenie zrobiła. Przez następny tydzień rozgrywany był turniej 8 drużyn, który miał być sprawdzianem dla graczy i szkoleniowców. Triumfował skład bezpośrednio wybrany przez Zeturala, co okazało się małym sukcesem już na starcie kariery. W konsekwencji, sumując cały projekt, Hachi z Wedzim nominowali Zeturala jako trenera, żeby poprowadził Akademię w nadchodzącym sezonie Zero Ultraligi. Pomimo tego, że były kontrowersje i było dużo różnych spornych decyzji a propos graczy, jeżeli chodzi o trenerów, od samego początku zarówno Wedzi, jak i Hachi cały czas mówili Zetural, Zetural, Zetural. Zetural jest najlepszym kandydatem, no i finalnie on skończył w tym składzie. Pomimo pomyślnego zwieńczenia tryoutów, Zetural natychmiast jest postawiony przed trudnym zadaniem. Testy do Akademii skończyły się bardzo późno, niedługo przed startem sezonu, a większość dobrych graczy miało już kontrakty z innymi organizacjami Ultraligi. Adrian musiał złożyć skład de facto z graczy zapomnianych lub odrzuconych przez pozostałe 7 organizacji. To byli zawodnicy, którzy nie uzyskali wakatów w drużynach formowanych wcześniej. I to była ostatnia szansa, ostatnia deska ratunku, aby pokazać się w sezonie zerowym Ultraligi. O ile wiemy, że każdy z tych zawodników miał ogromne ambicje, to oczekiwań nie było żadnych. Powołuje więc skład z Kolorem, Kuratorem, Freskowym, Lakerem i Pyrką. Ekipa w ocenie większości zasługiwała co najwyżej na status przeciętnej i w przedsezonowych rankingach figurowała na 7., 8. miejscu. Wbrew jednak oczekiwaniom społeczności, Akademia rozpoczyna fantastycznie i po 5 tygodniach kończą z wynikiem 7-7. Po wygranej dogrywce plasują się na 4. miejscu i trafiają do grupy mistrzowskiej, czyli do 4 topowych ekip w Ultralize. W trakcie tego sezonu pokochaliśmy tę drużynę, bo to była historia Kopciuszka. Już na tym etapie przekroczyli oczekiwania społeczności. Zetural pojawił się w pierwszym odcinku odświeżonego talk show Lolek i Kawunia. W ogóle niezestresowany telewizyjną formułą, opowiadał o sobie i drużynie z pewnością siebie, ale i z poczuciem humoru, zdradzając już wtedy cechy, które na długo będą kojarzone z jego postacią w następnych latach. Ryan, napiszmy scenariusz następnym razem, żeby nie było takich nerwów. Dobra. A to nie jest tak, że wszystkie mecze w Ultralidze są ustawiane? Niestety,
Rywalizacja z czołowymi drużynami skończyła się serią porażek we wspomnianej grupie mistrzowskiej, ale poprzednie wyniki tak premiowały Akademię udziałem w fazie pucharowej. Mimo wszystko przeciętne rezultaty w końcówce rozgrywek skłaniają Zeturala do wymiany dżunglera i w składzie pojawi się Artur Rybson-Gębicz. Ćwierćfinale. Akademia mierzy się z R6 Team, gdzie seria zostanie sprowadzona do 5 map, a niektóre z nich będą najbardziej zaciekłymi starciami w całym sezonie zerowym. Akademia pokonuje R6 Team, oficjalnie legitymizując swoją pozycję jako czwarta najlepsza drużyna w Polsce. I chociaż w półfinale nie znajdą żadnego sposobu na formę wybitną Pompy Team i nie mieli szans przegrywając 3-1, wciąż przedsięwzięcie Akademii kończy się spektakularnym sukcesem. I duża część zasług przypisywana jest właśnie Zeturalowi. To była przede wszystkim inicjatywa, która miała być trampoliną dla tych nieoszlifowanych diamentów. Przede wszystkim Zetural. I dla niego to był strzał w dziesiątkę, bo w końcu mógł pokazać, że to nie tylko potencjał, ale też przede wszystkim wykorzystanie tego potencjału w praktyce. Sprawowanie pieczy nad tym młodym, nieoszlifowanym, jak wcześniej mówiłem, składem. I to na pewno zrobiło mu dużą renomę na polskiej scenie. Zaledwie miesiąc później szykowany był start pierwszego sezonu Ultraligi już jako oficjalnej ligi regionalnej w Polsce. Każdy rezydent polskiego League of Legends, który nie korzystał z zagranicznej oferty, celował w udział w rozgrywkach i wśród polskich trenerów nie było tu wyjątków. Adrian Hachividera zdecydował się działać w Polsce i objął stery za świeżo powstałym składem z tymczasową nazwą eSports Performance Center, które później przyjęło dobrze znaną nazwę Devil's One. Fryderyk Wedzikozioł wrócił do Illuminar Gaming, ówczesnych mistrzów Ultraligi. Adrian Zetural Dziadkowiec z pewnością mógłby objąć funkcję głównego trenera w jednej z pozostałych organizacji, gdyż było wysokie zapotrzebowanie na ludzi o takich kompetencjach. Adrian jednak zdecydował się na nietypowy ruch i dołączył do Devil's One jako trener-asystent. Zadawałem sobie pytanie, czy ten ruch związania się z Devil's One będzie dla niego właściwy, bo wtedy wiedzieliśmy, że to Hachi będzie głównym trenerem. On wtedy gdzieś był na rozstaju menadżera, asystent coacha, a wiedzieliśmy, że ma papiery na to, aby być zdolnym trenerem. Trio Hachi, Zetural oraz Kamil Hadzimarz-Mucki będzie stanowić trzon myśli szkoleniowej Devil's One, korzystając z olbrzymiego zaplecza i możliwości, jakie przedsięwzięcie oferowało. EPC było projektem bardzo nowatorskim. Wydaje mi się, że eSports Performance Center przede wszystkim kupiło rynek swoją jakością, tym, że było pierwszym gaming house'em oferującym takie standardy w tej części Europy. W składzie Agresivo, Synchrof, Matisław, Laker i Erdotę szturmem zdobyli drugie miejsce w fazie zasadniczej, wygrywając w 11 z 14 spotkań. Prawdziwe wyzwanie czekało na nich w fazie pucharowej. Mieli zmierzyć się na Rogue Sports Club, drużynę w gwiazdorskim składzie i z możliwościami Akademii LEC, lecz zarówno w fazie zasadniczej, jak i podczas dwukrotnej serii Best of Five, Devil's One nigdy nie odniosł zwycięstwa, ostatecznie otrzymując srebrny medal, aczkolwiek także bilet na EU Masters. Mimo świetnego startu w play-inach, Devil's One nie otrzyma kwalifikacji do głównego turnieju po porażce w meczu o wyjście z hiszpańskim Mad Lions. Początek 2019 roku oznaczał dla drużyny Hachiego co prawda podium Ultraligi, ale nie złoty medal. Udział na EU Masters, ale nie w głównym turnieju. Słodko-gorzkie wyniki jednak nie zbiły Zeturala z tropu sukcesu. Przerwy między wiosenną i letnią rundą rozgrywek Ultraligi w 2019 roku trudno w ogóle nazywać przerwą. W tym okresie rozegrały się dwa ważne turnieje, Liga ESL Mistrzostwa Polski i Polska Liga Esportowa w Nadarzynie. Devil's One z Hachim, dostrzegając w tych turniejach okazję do wykorzystania, zakomunikowali, że w obu rozgrywkach skład drużyny poprowadzi właśnie Zetural w celu nabycia doświadczenia pozycji głównego trenera. Czy sobie poradził? Sprawę oczywiście ułatwiła absencja mistrzów Ultraligi Rogue Sports Club w tych rozgrywkach, jednak Devil's One pod wodzą Adriana Dziadkowca szturmem wzięło oba turnieje, wygrywając trzykrotnie na swoich głównych rywali Illuminar Gaming i zgarniając puchar zarówno PLE, jak i ESL Mistrzostw Polski. Z 15 rozegranych map przegrali zaledwie jeden raz. Zetural się spisał na medal, a raczej na medale i to złote. Od tej chwili będzie prowadził już Devil's One jako główny trener do samego końca. Nie zdziwiło mnie to w ogóle. Mało tego,
szczerze mówiąc, cieszyłem się bardzo mocno. Kiedy dowiedziałem się, że Zetural będzie głównym trenerem w Devilson, byłem bardzo zadowolony. Przyznam szczerze, że no, ucieszyłem się, ale wciąż wydaje mi się, że to była bardzo ryzykowna decyzja wtedy do podjęcia. Jednakże dla Zeturala to był na pewno kamień milowy, z uwagi na to, że w końcu możesz w pełni realizować swoją wizję trenerską. W końcu masz pełną odpowiedzialność też za swoje czyny, więc wydaje mi się, że to jest jeden z bardziej przełomowych momentów w jego karierze. No i widać było oczywiście po wynikach, że sprawdził się na tej pozycji wyśmienicie. Zawsze wydawało mi się, że Hachi jest na pewno osobą, która ma dość dużą wiedzę w zakresie Ligi Legend i na pewno jest to osoba, która ma dużo doświadczenia i charyzmę. Natomiast Zetural wydawał mi się akurat pod względem charyzmy absolutnym królem. I kolejna kwestia jest taka, Zetural miał bardzo otwartą głowę. Zawsze jak z nim rozmawiałem, to on był otwarty na wiele scenariuszy, a to był też ten okres, w którym meta zaczęła nam trochę wariować, więc wydawało mi się, że taki trener, który jest otwarty, który będzie stymulował wzrost i większą kreatywność u graczy, może po prostu przynieść ogromny sukces. Myślę, że tak możemy to ująć. Jego oficjalne przejęcie pozycji głównego trenera w Devil's One nie wynika jednak wyłącznie z ówczesnych sukcesów offseasonowych. Adrian Hachividera ustępuje, by zająć się zarządzaniem organizacją Devil's One. Mając niecały rok doświadczenia za sobą, Zetural poprowadzi w trzecim sezonie Ultraligi wicemistrzów Polski. I sprawy nie zaczęły się kolorowo. W rundzie zasadniczej co prawda zajmują drugie miejsce, aczkolwiek oddają aż 6 gier, w tym wstydliwa porażka na świeżaków z Actina Pact. Forma budziła zastrzeżenia, zwłaszcza że Rogue Esports Club ponownie dominowało ligę. Wyników więc poszukano w playoffach. O ile na start przegrywają 2-3 na Rogue Esports Club, o tyle było to wyrównane starcie i zapowiadało potencjalne szanse Zeturala na odkucie się w finale. Jednak w drodze do niego stała się sytuacja nieprzewidywalna. Matysława, gracza z środkowej alei, stan zdrowotny się drastycznie pogorszył i wymagał działań hospitalizujących. Wygląd składu na finalne starcia stanął pod znakiem zapytania. Wszystko wydaje się być cudownym, aż do momentu, w którym gruchnęła informacja, że Matysław nie będzie w stanie wystąpić. W ostatnich dniach Zetural, jak i cały Devil's One, musiał radzić sobie z pomocą zarówno Matysławowi, który do samego końca nie był pewien miejsca w finałowej piątce, jak i przygotowywaniem planu awaryjnego. Na mały finał, w którym Illuminar Gaming podjęło Devil's One, wystawiony został rezerwowy zawodnik, Sin Miwak. Była to trudna seria dla Zeturala. Nie tylko musiał z zawodnikami udźwignąć ciężar intensywnej serii złożonej z 5 map, ale także poradzić sobie z atmosferą otaczającą ostatnie wydarzenia. Mimo wygranej na IHG, w świetle całej sytuacji, nikt nie widział jakichkolwiek szans dla Devil's One w finale na Rogue Esports Club. No, do tego momentu Devil's One przegrało każdy pojedynek na Rogue Esports Club w 2019 roku, a na dodatek ekipa Zeturala startowała bez Matysława, co było oczywistym osłabieniem. Wszyscy oglądający spodziewali się krótkiego spektaklu w trzech odsłonach, który miał być zwieńczony widokiem Rogue Esports Club podnoszących Puchar Ultraligi. Podszedłem do tego meczu trochę z duszą na ramieniu, bo obawiałem się, że to będzie szybkie 3-0 i że ten finał nie dostarczy emocji, które czułem, że powinien dostarczyć. Aczkolwiek, no, jakby podsumować te wszystkie argumenty i jeżeli miałbyś po prostu wystawić taką chłodną kalkulację, chłodną predykcję, to będzie 3-0 albo 3-1 dla Rogue. Wszyscy, łącznie z samym Zeturalem, będą oszołomieni i zaskoczeni tym, co miało nadejść w nadchodzących godzinach. Pamiętajmy też, Devil's One grało w osłabieniu. Matysława nie było na finale, parę chwil przed nim trafił do szpitala, więc diabły były zmuszone do tego, żeby eksperymentować ze składem. I tak się właśnie stało. Pierwsza mapa to jest Sin Miwak na topie, agresywo na midzie. Pierwsza mapa, sensacyjnie, padła łupem Devil's One, ale był to łut szczęścia, gdyż Rogue Esports Club podarowało wynik serią błędów w końcówce. Druga mapa natomiast była już pokazem kompletnej kontroli w wykonaniu obrońców tytułu. Zetural zrozumiał, że nie ma miejsca na półśrodki. Nie do końca będąc pewnym, czy może skończyć się taki ruch, Adrian wpuszcza na boisko kolejnego rezerwowego. Był to Mateusz Czajek Czajka, zaledwie 15-letni zawodnik, który stawiał pierwsze kroki na profesjonalnej scenie. Próbując zdjąć z niego stres, wysyłając na istny chrzest bojowy, jakim jest debiutowanie w finale Ultraligi, Zetural po prostu sugeruje młodemu zawodnikowi, by się dobrze bawił. I grał swoje. Łatwiej jednak powiedzieć, niż zrobić. Wchodzi Czajek, Czajek dostaje swojego Kasadina, wszyscy myślą, okej.
będzie nieźle. Nie było. Powiedziawszy szczerze, ja kiedy zobaczyłem Czajka na Kasadinie na tej trzeciej mapie, mówię, dobra, no chyba nic z tego jednak nie będzie, bo mimo tego, że była to nie najgorsza postać w kompozycji, no to jednak nie oszukujmy się, to był ryzykowny wybór dla gracza, który był bardzo młodziutki i to był w ogóle absurdalny poziom presji. Nie mogę sobie nawet wyobrazić tego, co Czajek mógł czuć. Trzecia mapa stała się jeszcze łatwiejszym łupem Rogue Sports Club i obrońcy tytułu mieli punkt meczowy przy wyniku 2-1. Po raz kolejny Zetural postanowił nie przebierać w środkach i starał się pobudzić dobrą, luźną atmosferę w drużynie. Chociaż nie mieli wiele do stracenia, sytuacja była podbramkowa i by wygrać, musieli zaskoczyć przeciwników. Kapitan drużyny, Zinkrow, zaproponował wybranie Malphite'a do dżungli. Tak naprawdę pomyślałem sobie wtedy, dobra, no tonący brzytwy się chwyta, no to jest, nie chcę powiedzieć trolling, ale to jest taka sytuacja, w której mam wrażenie, że... No chyba nic z tego nie będzie. Wybór takiej postaci jest po prostu egzotycznym pomysłem, a na dodatek strategia nie była w ogóle przetrenowana, zarówno jak przez samego Zinkrowa, jak i całą drużynę. Lecz nietypowe sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków, więc tam, gdzie wielu trenerów zablokowałoby niedorzeczny pomysł, to Zetural zapalił zielone światło. Gadałem z trenerem Rogue Sports Club od razu po tym drafcie, kiedy wyszliśmy sobie na zewnątrz chwilę pogadać i on powiedział: ja widzę tego Malphite'a, ja nie rozumiem, co oni w ogóle mają tutaj zrobić, a nie podoba mi się ten wybór, wydaje mi się, że już wygraliśmy finał. Otóż nie. Wybór Malphite'a okazał się niesamowitym zaskoczeniem dla rywali i zdezorientowane Rogue Sports Club nie mogło znaleźć odpowiedzi na ciągłe inicjacje Zinkrowa. Devil's One sprowadziło finał do piątej, decydującej mapy. Trener upewnił się, że gracze dogadują się i podtrzymał komunikację w języku polskim, mimo że na co dzień standardem była w języku angielskim. Po drafcie schodzi ze sceny, będąc przed szansą wygranej w Ultralidze. Ostatnia mapa okazała się najlepszą ze strony Devil's One. I pomimo przeciwności i wymagającego przeciwnika, Zetural podniesie puchar już w swoim trzecim sezonie Ultraligi. Dodając do tego tytuł mistrza Polski ESL i zwycięstwo w polskiej lidze sportowej, Zetural z Devil's One wygrał w drugiej połowie 2019 roku wszystko, co się tylko dało w Polsce. Diabły podnoszą puchar. Niesamowita historia i ten finał był absolutnie pokręcony, ale na pewno nie można było mu odmówić tego, że był po prostu emocjonującym spotkaniem. To jest historia, która no dla polskiej sceny jeszcze długo będzie dużo znaczyć, bo takie rzeczy jak 16-latek wchodzący do finału w sumie z przypadku, który wygrywa i to naprawdę w jakiej formie, no to nie jest coś, co widujemy na co dzień, więc naprawdę ten finał będzie dla mnie takim, myślę, gorącym wspomnieniem, z którym będę obcował bardzo, bardzo długo. Po sukcesach w kraju Adrian miał przed sobą jeszcze dwa wyzwania w tym roku. Przede wszystkim jesienną edycję European Masters. Jako najlepsza drużyna z Polski Devil's One otrzymało kwalifikację bezpośrednią do głównej fazy turnieju. O ile z grupy wyszli z drugiego miejsca, o tyle warto pamiętać, że biorąc pod uwagę poziom przeciwników, nie był to znamienity wyczyn. Losy turnieju miała rozstrzygnąć faza pucharowa. Niestety, tutaj brytyjskie Fnatic Rising nie zostawiło na Polakach suchej nitki. Wynik 2-0 eliminował Zeturala z rozgrywek, zostawiając turniej z wykonanym co prawda planem minimum, wyszli z grupy, ale bez wyniku, który można by określić sukcesem. Warto jednak wspomnieć o ESL Euro Cup, który był e-sportowym pucharem zdobywców pucharów w Europie, jednak były to rozgrywki o znacznie niższym prestiżu. Wciąż pojawiło się tam kilka niezłych drużyn, w tym niemieckiej Rojnik Gamings i to na nich właśnie nasze Devil's One zmierzyło się w finale po wyrównanej, pięciomapowej serii. Do serii wygranych statuetek Zetural dokłada jeszcze jedną. Kończy się 2019 i tak zastanawiamy się, gdzie Zetural pójdzie? Może oferta z zagranicy? Może gdzieś tam już będzie pukał do Leca? Jako powiedzmy assistant coach? Wchodząc w 2020 rok po sukcesach wewnątrz organizacji, Adrian Dziadkowiec przedłuża swoją współpracę z Devil's One, aczkolwiek mistrzowski skład został rozwiązany. Mistrzowie Ultraligi powędrowali do Francji, Niemiec, Hiszpanii. Zetural musiał zbudować skład od zera. Pamiętajmy, że Devil's One w 2019 to był projekt, który przede wszystkim miał tych zawodników jeszcze mocniej wypromować, miał im zrobić miejsce w tych bardziej dojrzałych, bardziej stabilnych infrastrukturach na europejskiej mapie League of Legends. Postawił na trzech zawodników, którzy spisali się już w drugim składzie Devil's One i awansował ich do głównego. Sinmivaka, Brunesa i Czajka, piątkę dopełnił Pyrka i wracające z włoskiej ligi Bullet. Pozostał on Hajima i Młodzi. I tak naprawdę to było bardzo ambitne zadanie, które stawiał sobie. Zetural
Poprzednio dostał graczy wybitnych, których musiał przekształcić w mistrzów. Tutaj dostał no po prostu mnóstwo gliny i coś musiał z niej uformować. I trudno było bardzo przewidzieć, co z tej gliny powstanie. 2020, no to już jest Devilswan, które myśli przyszłościowo, to jest Devilswan, które stawia na swoich wychowanków przede wszystkim. W tym wszystkim Zetural może odgrywać naprawdę dużą rolę tego mentora, tego też opiekuna tego składu, który doradzi na pewno tym graczom, jak mogą się rozwijać i jak odnosić sukces. Możliwości były zdecydowanie mniejsze. Skład nie rezydował już na stałe w Wir Sports Performance Center w Warszawie, gdyż ten skład, którego średnia wieku wynosiła zaledwie 19 lat, w większości zawierał jeszcze uczniów, którzy na co dzień chodzili do szkoły. Będzie to rzutować na ich dostępność treningową, gdyż sparingi nie mogły się odbywać w godzinach szkolnych, a sama nauka w domu też pochłania godziny. Gdy dodamy do tego wzmocnienia u konkurencji, gdzie kilka organizacji zaprezentowało wyśmienite składy, to pomimo faktu bycia obrońcą tytułu, Devilswan bynajmniej nie należało do faworytów, ba! Większość rankingu stawiało ich na zaledwie czwartej, piątej pozycji. Lecz świadomy potencjału swojej drużyny, Adrian nie powstrzymywał się od deklaracji, że celują w finał i udział w kolejnej edycji European Masters. Faza zasadnicza trzeciego sezonu Ultraligi była dla Devilswan specyficzna. Z jednej strony pojawiły się niedociągnięcia, z drugiej zawodnicy chwilami przejawiali przebłyski geniuszu umiejętności indywidualnych oraz cała ekipa była zsynchronizowana i solidnie zgrana. To przyniosło więcej zwycięstw niż ktokolwiek by się spodziewał. Diabły wygrały co najmniej jednokrotnie na każdego swojego rywala, ostatecznie plasując się na wysokiej trzeciej pozycji, zwyciężając w 10 z 14 gier. Dodając do tego kryzys w konkurencyjnych obozach, Devilswan miało prawo ostrzyć zęby na czołowe lokaty w fazie pucharowej. A w playoffach wszyscy grali jak z nut. Maszyna Devilswan zdawała się być jeszcze lepiej naoliwiona. Rozgromili niedysponowane Aves 3-0 i to w błyskawicznym stylu. W następnej rundzie czekało Illuminar Gaming, ze składem bogatym w doświadczenie, ale ewidentnie w tym sezonie w zadyszce. Zwycięstwo tutaj mianowałoby Devilswan tytułem czarnego konia do zdobycia Pucharu Ultraligi i obronienia tytułu. Po raz kolejny Adrian Dziadkowiec poprowadził swoich podopiecznych do zwycięstwa. Illuminar Gaming musiało uznać wyższość Devilswan po raz kolejny na polskiej scenie, gdzie zwycięstwa Diabłów nad IHG stały się wręcz tradycją. Kontynuując passę sukcesów, pojawiło się pytanie. Czy ktoś jest w stanie powstrzymać Zeturala w Polsce? Od czerwca 2019 do marca 2020, 9 miesięcy, Adrian pozostawał właściwie niepokonany. Lecz żeby postawić kropkę na D, musiałby pokonać dwie najlepsze drużyny trzeciego sezonu Ultraligi. Ekipy, które od początku były namaszczone do zwycięstwa w polskiej lidze. Kikneo Serf oraz Ago Rogue. Zwycięstwo na Ago Rogue nie tylko dawałoby udział w wielkim finale Ultraligi, ale i przepustkę do European Masters. Dodatkowo Ago Rogue, mimo gwiazdorskiego składu, wydawali się być bez formy. Znaki na niebie zdawały ustawiać się, tworząc zapowiedź kolejnego podboju Zeturala. Mimo fantastycznego startu na pierwszej mapie, paliwa brakło na całą serię. W trzech odsłonach Devilswan zostaje poskromione i pozbawione udziału w finale i EU Masters. Dodatkowo w trakcie meczu wykazali słabą adaptację do warunków sytuacji, czego poprawnego wykonania tradycyjnie pilnuje trener. Adrian Dziadkowiec po 9 miesiącach po raz pierwszy zderza się z rzeczywistością. W tym sezonie zwycięstwo nie było pisane ani jemu, ani Devilswan. Czy 2020 jest to sukces Devilswan? Na pewno. Czy Devilswan w 2020 jest sukcesem? Wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że jest sukcesem. To może trochę nieoczywisty, ale wciąż sukces. Pamiętajmy, że to jest inwestycja w przyszłość. Pamiętajmy, że sezon trzeci Ultraligi był naprawdę wypakowany tymi ekipami, które mogły walczyć o najwyższe lokaty. Mamy młodszych zawodników, mamy niesprawdzonych zawodników, a ostatecznie trzecie miejsce zajmujesz w lidze, w której miałeś Illuminar Gaming czy Piratów z wspaniałymi importami, z polskimi talentami. Spory sukces i sporo z tego przypisuje się Zeturalowi. Jak najbardziej słusznie. Nie mógł sobie pozwolić na graczy z najwyższej półki, a mimo wszystko zbudował zespół na trzecie miejsce? No nie, no dla mnie to jest ogromny sukces i nie wiem, czy można mieć w ogóle jakiekolwiek wątpliwości względem tego. Co dalej? Mimo że nadzieje na co najmniej srebrny medal nie zostały pokryte przez rzeczywistość, wynik Zeturala odebrano jako kolejny certyfikat jakości. Skład pełen młodych, jeszcze wdrażających się w profesjonalizm e-sportu osób zademonstrował solidną grę League of Legends i olbrzymi potencjał w czekającym ich czwartym sezonie Ultraligi. No niesamowite, jak dużo materiału zdaje się można stworzyć na temat Zeturala, tak jakby jego historia sięgała zalążków polskiej sceny Ultraligi.
A paradoksalnie to zaledwie niecałe 2 lata. I myślę, że powinniśmy cieszyć się z tych chwil, w których możemy rozmawiać o Adrianie w Ultralidze. Bo jeśli spytacie mnie, Awahira, przyjdzie taki dzień, gdzie odpalimy Twittera i ten dzień jest bliski, że Zetural nam po prostu ucieknie. I będzie to dobry dzień, to będzie świetna wiadomość dla niego. Dla nas szkoda, bo stracimy fantastycznego szkoleniowca. Jestem pewien, że jego ambicje sięgają jeszcze wyżej. Jestem pewien, że jest on szkoleniowcem na klasę europejską. Więc cieszę się, że jeszcze teraz jest z nami. Wygląda na to, że kolejnym, 4. sezonie poprowadzi David Swan. I cieszę się, że będę mógł komentować poczynania zarówno jego, jak i jego drużyny. Czy jest w stanie sięgnąć raz jeszcze po puchar? Tego się dopiero dowiemy już w czerwcu.